Mając podstawową wiedzę o wektorach, rozpoczynamy na dobre omawianie kinematyki w dwóch wymiarach i zacznijmy od tego, że taki ruch w dwóch wymiarach to jest, można sobie wyobrazić powiedzmy, czy muchę chodzącą po stole, czy psa biegającego po podwórku. Taki ruch możemy sobie opisać przy pomocy jakiejś takiej krzywej na płaszczyźnie. Są to po prostu kolejno punkty, w których nasz obiekt się znajdował. Jeśli do opisu ruchu wybierzemy sobie jakiś układ współrzędnych, o, powiedzmy taki układ współrzędnych XY, wówczas w tym układzie współrzędnych możemy powiedzieć, że ta krzywa, ten tor ruchu ciała jest opisywany jakimś matematycznym wzorem, jakąś funkcją Y od X, która po prostu mówi, nie mówi nam nic innego, jak tylko tyle, że dla każdemu x-owi, każdej wartości x-a, powiedzmy od początku ruchu, tutaj zaczęliśmy w jakimś x-ie początkowym, ale w każdym razie dla każdego x-a mamy jakiś odpowiadający mu y. Oczywiście, gdybyśmy dobrali inny układ współrzędnych, jakiś układ współrzędnych, zarówno obrócony nawet, jak i przesunięty w stosunku do tamtego, no to wiadomo wtedy, że ten sam punkt, powiedzmy o ten, będzie już miał inne współrzędne, inny odpowiadający mu x, inny odpowiadający mu y, no i ta funkcja y też jakaś będzie trochę inna, co nie zmienia faktu, że ruch, tor ruchu jest obiektywnie jakiś, powiedzmy, mucha po stole chodziła, nie myśląc o tym, jakie są współrzędne punktu, w którym się znajduje względem jakiegokolwiek układu współrzędnych, tylko po prostu chodziła tak, jak jej się podobało i ten tor jest obiektywnie jakiś, natomiast zależnie od tego, jaki układ współrzędnych dobierzemy, żeby go opisywać, no to te zależności będą różne. I jeśli już mamy wybrany układ współrzędnych, no to o takim ruchu możemy myśleć w taki sposób, że w każdej chwili jakiś t punkt ma położenie opisane po prostu współrzędnymi, jakoś zależnymi od czasu. W chwili początkowej znajduje się tutaj i to jest opisane jakimiś współrzędnymi x0, y0, a w każdej z kolejnych chwil znajduje się w jakimś punkcie leżącym na tym torze. I podobnie w każdej chwili taki poruszający się na płaszczyźnie punkt ma jakąś prędkość. W danym układzie współrzędnych ta prędkość ma jakieś składowe. Tak, tutaj wektor prędkości jest niezależnie od układu współrzędnych obiektywnie o taki. Natomiast to, jaki układ współrzędnych wybierzemy i w jakim układzie współrzędnych opiszemy ten wektor, to już zależy od naszego wyboru. Tutaj jest jakiś taki, tutaj powiedzmy jest taki. No i tutaj podobnie, tak jak mówiliśmy o tym już w filmach o wektorach, w danym układzie współrzędnych wektor prędkości ma jakieś składowe v od t, to jest jakiś taki wektor o składowych vx od t, vy od t. No i w zasadzie w ten sposób taki tor mówi nam o ruchu w zasadzie wszystko, ale jak wyglądają te równania? O, tutaj jeszcze do kompletu mamy prędkość od czasu, również dwie składowe. Tutaj jak na razie było sporo takiej bardziej matematycznej perspektywy, natomiast teraz musimy się trochę bardziej odwołać do fizyki. Tak jak w fizyce w jednym wymiarze nasze równania kinematyczne wynikały zawsze z tego, że przyspieszenie ciała było proporcjonalne do siły, jaka na niego działała. Stałą proporcjonalności była masa ciała, tak? Tak wyglądało równanie Newtona w jednym wymiarze. No i jeśli nie chcemy myśleć o dynamice, a ograniczyć się jedynie do kinematyki, no to wniosek z tego był taki, że mogą być dwa przypadki. Na ciało może nie działać żadna siła, wtedy ciało się porusza ruchem jednostajnym ze stałą prędkością, natomiast jeśli jakaś siła na ciało działa, no to wówczas posiada ono jakieś niezerowe przyspieszenie. Natomiast w dwóch wymiarach, w dwóch i większej ilości wymiarów, to równanie obowiązuje, przy czym jedyna różnica jest taka, że tutaj zarówno przyspieszenie, jak i siła jest wektorem, a więc w każdym z kierunków, w kierunku x wzdłuż jakiejś wybranej osi układu współrzędnych jest to prawda i w kierunku y wzdłuż wybranej przez nas osi układu współrzędnych jest to prawda. I możesz pomyśleć, że tutaj trochę tak wybiegam w przyszłość, odwołując się już do dynamiki, podczas gdy w tym momencie mamy rozwijać temat kinematyki, ale żeby było trochę łatwiej się z tym oswoić, no to ograniczmy się do takiego rozległego i ważnego bardzo przykładu, który pozostanie z nami już do końca tej serii, czyli do rzutu ukośnego. Rzut ukośny jest to ruch, który się odbywa
w ziemskim polu grawitacyjnym, w pobliżu Ziemi. Jedyną siłą, jaka działa na ciała podlegające temu ruchowi, jest siła grawitacji. A więc konsekwencją tego jest to, że przyspieszenie, z jakim poruszają się ciała, jest to przyspieszenie o poziomej składowej równej 0 i o składowej pionowej wynoszącej minus g, gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. W zaokrągleniu, w przybliżeniu wynosi ono 9,8 metra na sekundę kwadrat. Tutaj opór powietrza pomijamy i tutaj widząc, że przyspieszenie jest takie, właśnie o takich składowych, wzdłuż osi x przyspieszenie wynosi 0, a wzdłuż osi y wynosi minus g, tak, tutaj oczywiście jesteśmy umówieni, że oś y jest skierowana pionowo, prostopadle do Ziemi, natomiast oś x jest jakoś wzdłuż, leży jakoś w płaszczyźnie Ziemi, w kierunku jaki nam się podoba i w takich współrzędnych wzdłuż osi x będziemy mieć ruch jednostajny, a wzdłuż osi y będzie to ruch jednostajnie przyspieszony. Ruchu pod wpływem takiego przyspieszenia będzie dotyczyła cała ta seria, ale zaczniemy sobie od najprostszego przypadku rzutu ukośnego, czyli od rzutu poziomego. Rzut poziomy odbywa się w taki sposób, że powiedzmy z jakiegoś urwiska czy ze stołu, nie wiem, stacza się piłka, powiedzmy, czy startuje jakiś pocisk z prędkością. Jeśli oczywiście umówimy się, dobieramy osie układu współrzędnych w taki sposób, że oś y jest pionowa, a oś x jest równoległa do powierzchni Ziemi, tak jak się umówiliśmy tutaj, w tych współrzędnych prędkość początkowa, z jaką startuje pocisk, jest idealnie pozioma, czyli ma jakąś składową w kierunku x, natomiast w kierunku y składowa prędkości wynosi 0. Tak wygląda ten ruch. Przyspieszenie, jak zawsze w tej serii, będzie dane w ten sposób. I co możemy powiedzieć na ten temat? Jak możemy wydedukować równania kinematyczne? W kinematyce w jednym wymiarze mieliśmy, w przypadku gdy przyspieszenie było stałe, mieliśmy zależność prędkości od czasu taką, że mieliśmy prędkość początkową plus przyspieszenie razy czas. No i dokładnie tak samo jak tutaj mówiłam, że równanie Newtona w jednym wymiarze uogólnia się na dwa wymiary po prostu w taki sposób, że wzdłuż każdej składowej to równanie obowiązuje. Dokładnie tak samo jest w przypadku równań kinematycznych, to znaczy po prostu w dwóch wymiarach te wielkości, czyli prędkość, zależność prędkości od czasu, prędkość początkowa i przyspieszenie stają się wektorami o dwóch składowych i w przypadku naszego rzutu poziomego ta zależność będzie wyglądała w taki sposób. Jeśli sobie wektor rozpiszemy na składowe, pamiętając z filmu o wektorach, że każdy wektor w danym układzie współrzędnych to jest suma składowych wzdłuż poszczególnych osi, co możemy zapisać czy też przy pomocy notacji z wersorami e, x, e, y lub przy pomocy takiej kolumny liczb, gdzie tutaj są po prostu wartości tych składowych wzdłuż poszczególnych osi. I tutaj taka notacja będzie dla nas tu najwygodniejsza. Teraz widzimy w przypadku tego rzutu poziomego, prędkość początkowa ma składową różną od zera tylko w kierunku x. W kierunku y ma składową 0, natomiast przyspieszenie w kierunku x ma składową zerową, a w kierunku y ma składową równą minus g. I to pomnożone razy t. Tak jak sobie powiedzieliśmy w filmach o dodawaniu wektorów, możemy tutaj te wektory dodać w taki sposób, że dodajemy to, co jest na górze, czyli prędkość początkowa plus 0 razy czas, czyli po prostu prędkość początkowa, a w dolnym rzędzie mamy tutaj 0, a tutaj minus g razy t, więc możemy sobie to zapisać też tak, że składowe, zależność od czasu składowych vx i vy od czasu w rzucie poziomym to jest tutaj v0, składowa x jest stała, a składowa y zmienia się liniowo z czasem, tak jak w ruchu jednostajnym przyspieszonym. Z kolei położenie od czasu, również opisywane w wybranym układzie współrzędnych, w kinematyce w jednym wymiarze wyglądało tak, że mieliśmy położenie początkowe, dodać prędkość początkową razy czas i dodać, tutaj oczywiście w przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego, ruchu ze stałym przyspieszeniem pod wpływem stałej siły, mieliśmy jedną, drugą przyspieszenia razy czas do kwadratu. I dokładnie tak samo, też ten sam argument, że jak w przypadku prędkości. W dwóch wymiarach uogólniamy to w taki sposób, że po prostu wszystkie te wielkości, położenie
prędkość i przyspieszenie stają się wektorami i w przypadku rzutu poziomego, jeśli rozpiszemy to na składowe, to będziemy mieli tutaj współrzędne położenia początkowego, dodać współrzędne prędkości początkowej, czyli w naszym przypadku V0, prędkość początkowa w kierunku x, jakaś niezerowa i w kierunku y równa 0, razy czas i dodać jedna druga przyspieszenia, czyli z kierunku x to jest 0, a w kierunku y to jest minus g, razy czas do kwadratu. Tutaj nie podpisałam, że to jest rzut poziomy, tak? Przypadek, kiedy V0 ma jedynie składową poziomą, niezerową, składowa pionowa wynosi 0, czyli też składowe wektora położenia to będzie, jeśli się umówimy, że początek układów współrzędnych jest zawsze w punkcie startu, czyli że położenie początkowe ma współrzędne zawsze 0, 0, to nam troszkę uprościł równania. Wówczas będziemy mieli następujące. Składowa współrzędna x-owa położenia to będzie V0 razy czas. No, przyspieszenie wynosi 0, więc to tutaj mamy tylko tyle. A współrzędna y-owa to jest składowa prędkości wynosi 0, więc mamy 0 razy czas dodać minus 1 druga g razy t kwadrat. Tak, tak wyglądają równania kinematyczne w rzucie poziomym. Jeśli przyjmiemy oczywiście, że położenie początkowe znajduje się w punkcie 0, 0, obierzemy taki układ współrzędnych. No i co możemy o rzucie poziomym z tego wywnioskować?